Dziś mogliśmy usłyszeć koniec mowy Szczepana, a także relacje o tym, jak doszło do jego ukamienowania, a także o tym, że wśród tych, którzy kamienowali Szczepana, był młody człowiek, jeszcze nieuprawniony do tego, ażeby rzucać kamieniami, albo też nie będący świadkiem rzekomego przestępstwa Szczepana. Szaweł, przyszły święty Paweł, który pilnował szat tych, którzy zdjęli swoje szaty przed kamienowaniem. Widzimy w tym dzisiejszym tekście, jak narasta gniew Szczepana, który przywołuje starotestamentowe, najbardziej gorzkie zawołania proroków wzywające do pokuty. Takie wezwania, które wydają się być beznadziejne, które nie przynoszą efektu. Tak jest i tym razem. Jest bardzo ostre napięcie między tymi gorzkimi słowami wyrzutu wobec najciemniejszych stron dziejów Izraela i wobec tego pokolenia, które doprowadziło do śmierci Jezusa, posłanego od Boga Mesjasza. A z drugiej strony poświadczenie po raz kolejny Boga, że oto ci, którzy Go ukamienują, rzucają się na kogoś, kto jest umiłowanym przez Boga. Pełen Ducha Świętego, to co mówi, to znaczy mówi pod natchnieniem Ducha Świętego, to znaczy mówi to, co mu Duch Święty poddaje, nie szukając piękna wymowy czy argumentów. Patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Człowiek wybrany przez Boga, człowiek, któremu Bóg otwiera niebiosa, aby wejrzał na Boga i na Zbawiciela. Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na Niego wszyscy razem. Do tej sceny nawiązał w swoim ostatnim przemówieniu Tomasz Morus, kiedy został skazany na śmierć. Wiemy, że był to czas, kiedy na kontynencie europejskim szerzyła się reformacja w różnych odmianach, ale także pojawiła się reformacja w odmianie angielskiej, której efektem jest uznanie, że odtąd głową Kościoła nie jest biskup Rzymu, ale każdorazowy król Anglii. Doszło do tego, że lojalni obywatele powinni byli podpisać dwa dokumenty, że zgadzają się na to, żeby odtąd właśnie król angielski był głową Kościoła i zgadzają się na to, ażeby dzieci, które się zrodzą w związku z drugą żoną króla Anglii, będą miały prawo do korony. Wszyscy niemalże zgodzili się z wyjątkiem kilkunastu zakonników i Tomasza Morusa, który wcześniej był kanclerzem królestwa, ale widząc, co dzieje się na dworze, usunął się z tego stanowiska i stał się osobą prywatną. A jednak król nie mógł znieść tego, że jeden człowiek tak bardzo poważany, tak bardzo szanowany odmawia podpisu. Mówi, nie sądzę króla, ale moje sumienie mi nie pozwala na podpis. Został skazany, bo sędziowie wiedzieli, jaki wyrok mają wydać. Tomasz Morów, stojąc po usłyszeniu wyroku, miał krótką mowę. Jej koniec nawiązuje właśnie do dzisiejszego czytania. Nie nawiązuje do gorzkich słów Szczepana pod adresem tych, którzy go mieli ukamienować, ale mówię mniej więcej w ten sposób do sędziów, którzy go skazali na śmierć pod przymusem. Mówi, tak jak kiedyś z jednej strony był kamienowany Szczepan, a z drugiej Szaweł, który za jakiś czas stał się dopiero głosicielem Jezusa Chrystusa, a teraz obaj są u naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak życzę wam i sobie, żebyśmy i wy, którzy mnie skazujecie na śmierć, i ja, który tą śmierć przyjmuję, żebyśmy razem chwalili naszego Pana. Taką lekcję z tej dzisiejszej lekcji z dziejów apostolskich wziął taki moment życia Tomasz Morus,
jeden z wielkich świętych i męczenników Kościoła. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będzie.